Money to pierwsza piosenka grupy od 5 lat. Gorillaz powstali w latach 90. z inicjatywy muzyka Damona Albarna i rysownika Jamie'ego Hewletta jako zespół wirtualny, na który składają się 4 fikcyjne animowane postaci. Kolejna informacja Radia Tok FM o 14.40. Pogoda. Niewielki mróz do minus 2 stopni trzyma na południowym wschodzie Polski, na Górnym Śląsku i na Mazowszu. 0 stopni w Wielkopolsce i na Podlasiu, plus 2 na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Dziś bardzo ślisko, marznący deszcz może padać od zachodu przez centrum Polski po Lubelszczyznę. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Spotkanie 14.24, Jakub Janiszowski przy mikrofonie, a z nami jest Dorota Wrakomska, korespondentka Tok FM obecnie w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ponoć rekordowa liczba demonstracji przeciwnych, inauguracji przeciwnych nowemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi się zapowiada dzisiaj, to prawda jest? Prawda, zazwyczaj podczas inauguracji kolejnych prezydentów oficjalnie zgłaszano kilka manifestacji, 4-5, a w tym roku zgłoszono aż 30, ale kolejne grupy się skrzykują na Facebooku i w sumie z różnych informacji można wyciągnąć wnioski, że planowanych jest aż 60 demonstracji. Oczywiście trzeba dodać, że kilka z tych demonstracji to demonstracje popierające Trumpa. Na przykład motocykliści za Trumpem i niech nas usłyszą. To taka druga grupa motocyklistów. No, wszyscy wiemy, no, także z hollywoodzkich filmów, że motocykliści to są zazwyczaj oczywiście biali mężczyźni, dość potężni i wytatuowani, no także kobiety, ale no, są to takie osoby, no, tworzą swoistą subkulturę. Natomiast będzie też demonstrować grupa lobbująca za legalizacją marihuany, będą rozdawać skręty.